18 marca w Domu Kultury w Kętach odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu Stop Klatka – Młodzieżowe Inicjatywy Edukacji Filmowej. Beneficjenci projektu biorą udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu organizacji czasu pracy, w tym organizacji produkcji filmowej, ekspresji słowa, emisji głosu, sztuki autoprezentacji i weryfikacji swoich umiejętności oraz wielu innych zadaniach, których celem jest rozwijanie u młodych ludzi zdolności komunikacyjnych, społecznych i organizacyjnych. W ramach programu Stop Klatka, w ramach programu Młodzież próbujemy zorganizować filmy będące ostrzeżeniem przed różnego rodzaju zagrożeniami. Na początku młodzi ludzie ustalili, jakie są obszary związane z niebezpieczeństwem. Pierwszy obszar jest związany z tym, żeby nie rozmawiać z nieznajomymi, czyli dokładnie odwrotnie niż ja robię w tej chwili. Niebezpieczeństwa związane z basenem, wodą, czyli zagrożenie z niezabezpieczonymi miejscami, tam gdzie możemy spędzać wakacje. Również związane z pożarem, związane z przestępstwami związanymi z narkotykami. No to wszystko, co nadaje się, aby przestrzec młodych ludzi, bo odbiorcą tych filmów mają być młodzi ludzie, zrealizowane przez młodych dla młodych. W tej chwili jesteśmy na etapie budowy scenariuszy, na etapie szukania lokalizacji, chociaż mamy już pierwszy materiał zdjęciowy skręcony. Mam nadzieję, że do czerwca uda się zrobić premierę. Tych filmów ma być przynajmniej 4. Projekt realizowany jest od stycznia do lipca 2014 roku. Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny. Realizowany jest w ramach programu Równać Szanse 2013 Regionalny Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanej przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.